No, dzień dobry. O, właśnie ubudził nas Hodor Mariusz z jakimiś dwoma dupami. Zdjęcia chcę. O, właśnie pokażę. Rano. Rozpalić trochę w piecu. I tu nie chcę palić to. To właśnie rozpal. Bo i ta zapalniczka nie chcę palić. Weź moją. Zapalniczka nie działa już. To mówię, nie działa. Moją weź. To tu. A tu ciężki ten człowiek jeszcze. Już będzie się palić. Pali się? Pali się. No pali się, widać. O, pali się. I zapal światło tutaj. A. O 4 godzinie zbudził. No tacy są. Porąbani ludzie niektórzy. Co? Tacy są porąbani ludzie. No. Nie mają co robić. To znęcać się nad ludźmi. No aż, a zrobię. Potwierdziłem prawdę. Że ty powiedziałeś, że pokręceni. Jeszcze jak pokręceni? Już widno się zrobiło. No po czwartej. I po piątej. Sam raz będzie ciepła woda. Do umycia się. Też. No dzisiaj sen się śnił. Wiesz jaki? A dobra. Zaraz ty będziesz nie w domu jakiejś rzeczy. Nie. Ja ci chcę opowiedzieć. Sen. Jak nie chcesz, to nie. A co się ci się śniło? Że pies, ja szedłem zbierać grzyby i weszłem na jakieś podwórko.
i zapytałem się u gospodarza, czy grzyby są tutaj. I grzyby te białe, te jak one się... Kurki? Co? Kurki to nie kurki, tylko te. Białe one się nazywają, białe są grzyby. Prawdziwki? No, to ty grzybiarz jesteś, nie wiesz jakie grzyby? Co ty zbierał? Tak, prawdziwki. Co na łąkach rosną. Maślaki? Ja ci dam myślę. Na łąkach maślaki nie rosną. Kanie. Kanie też nie. Kanie to był minister. Za PZPR. Teraz czekaj, jak one się nazywają? A kurczę, z głowy wyszło. One w sklepie są. I ja u gospodarza się zapytałem, czy są te grzyby. A gospodarz tak pod nosem. Pan zbiera z mojej łąki grzyby te. A mówię, proszę pana, ale ja tylko przyszedłem do pana na podwórek zapytać się, czy można. I on spuścił psa czarnego i ten pies leciał. Ja tak jedną furtkę zamknąłem, drugą furtkę zamknąłem, trzecią furtkę zamknąłem, a czwarta była furtka, takie pręty i jeszcze drut po wierzchu. I to moja była posesja. I ten pies dobiegł do tej furtki ostatniej i chciał przeskoczyć przez tą furtkę. A ten gospodarz tak. Bary czy jak? Bary! Chodź tu! Krzyknął. Nie? A ten już pies chciał skakać, a ten złapał za druty, a ja prędko nasadził na akumulator prąd i jego potrzepał. Letko. I mówi, ja cię jeszcze nie będę się rugać. No to właśnie, poranek. Ale powiem nie wszystko. Ja ci dranie jeszcze złapię. Tak on mówi, że moje grzyby chcesz wyzbierać. A ja mówię do jego, ja i tak wyzbieram panie te grzyby. Bo mnie smaczne są. No zbierasz, ale cudze grzyby. To jesteś złodziej. Kradziej jesteś. A ja mówię, ja i tak wyzbieram te grzyby. Mówię, a on mówi, sklepie są pełno kupić. A mówię, a po co kupować, jak są darmowe. Na łące rosną. A on mówi tak. Chciał pan wydoić krowy, bo tam krowy się pasie się. A mówię, mnie krowy pana nie obchodzi. Nie grzyby obchodzą tylko. No właśnie. Kradziej. Co? Ty kradziej. Nie, żeby nie kradzie. Napali się. To chodź podłóż, ja nagram. Położyć. A po co? Węgla już można. Po co? Starczy. Trzeba mieć pomiędzy tutaj koło szkół, wziąć grabki, wziąć szuflę i stąd będzie brać. No ja wybrałem popiół i popielnika. Dobrze.
A, widzieliście. Ja rozłożyłem. Pojeździł. Ciężko jest samemu. I pojechał. Odkładać. I nagrywać. Jak on ma nie przyjechać, nie trzeba do jego wychodzić. On przywozi też łajdów. Z sobą. Dwie dziewczyny i chłopaka przywiózł, wysokiego. Ubrany był ubranym tym struksie takim. Nie struksie, ale dżinsy, jak to się nazywa. No, się rozpali w piecu, ciepło będzie. Przypali się. No to poranki trzeba. Rano trzeba przypalać z godziny czasu i ciepło piec będzie i po prostu ciepła woda będzie. Nie trzeba więcej palić, bo to nie zima. Właśnie pokazałem wam. Czy ja nie pomagam na Krzysztofa? Czy on nie stoi samochodem? Nie. Co, nie pomagam? Pomagasz. No właśnie. A wy gadacie, że nie pomagam nic. No. Miłego dnia życzę wam.